Jest na nawigacja, podstawowe zasady. Materiał z kanału Swaru Official, opublikowany 22 grudnia 2022 roku. Witam ponownie, jestem Marii Swaru. Zanim zaczniemy, chcę podziękować wszystkim za subskrybowanie mojego kanału na YouTube, a także za całe Wasze wsparcie. To ogromnie motywuje mnie do dalszej pracy. Informacje te możecie traktować jako science fiction lub jakkolwiek chcecie, ja dzielę się nimi tylko dla celów rozrywkowych. Proszę zrozumcie, że muszę powiedzieć te słowa, aby YouTube mnie źle nie zrozumiał. Ale my wszyscy tutaj traktujemy te informacje bardzo poważnie i dzielenie się nimi jest ważne i dla mnie i dla nas, a kto ma oczy, będzie widzieć. Wiem, że temat gwiezdnej nawigacji był już omawiany przez moje poprzedniczki, ale tu przedstawię go własnymi słowami. I dziś zreferuję tylko podstawowe zasady, a nieco później zrobię bardziej szczegółowe filmy o różnych jej elementach. Chcę, żebyście wiedzieli, że, będąc na pokładzie statku kosmicznego Toleka, kontynuuję tutaj swoją naukę, uczestnicząc niemal codziennie w spersonalizowanych zajęciach praktycznych. Z bardzo cenionymi członkami jego załogi. Uczę się różnych rzeczy, takich jak na przykład matematyka, inżynieria i nawigacja z Saikirą, jak gotować smaczne jedzenie z Ateną z Faru, sztuki walki z Ali i Kasją, a także historia, polityka i po trochu wszystkiego innego z samą królową Alenem. Kontynuuję tutaj swoją edukację. A częścią mojego celu związanego z utworzeniem kanału na YouTube jest możliwość dzielenia się z wami wszystkim tym, co ostatnio widziałam lub co obserwuję podczas moich codziennych tutajszych zajęć i nauk, jak również po prostu dzielenie się moim życiem na pokładzie ciężkiego krążownika Tajgetan. Dla Taigetan statki kosmiczne to nie tylko środki transportu, to także szkoły. Gdyż dla cywilizacji tej normą jest, że wszyscy młodzi ludzie, jej członkowie, mają do dyspozycji całą wiedzę całej ich kultury i uczy się ich po prostu wszystkiego, ale zawsze z poszanowaniem zainteresowań, chęci i potrzeb ucznia i z dużo bardziej bezpośrednim i praktycznym podejściem do edukacji, a nie na poziomie tylko teoretycznym. Podstawowe zasady gwiezdnej nawigacji. Jak wyjaśniłam w jednym z wcześniejszych filmów, tajgetanie interpretują wszechświat jako wysokogęstościowy i wysokowibrujący ośrodek o właściwościach przypominających właściwości cieczy. W ośrodku tym intencja świadomości za pomocą impulsów grawitacyjnych powoduje kondensację wibracji w fale stojące, które z kolei formują cząsteczki, a cząsteczki łącząc się kształtują wszystkie obiekty stałe. Wyjaśniłam również, dlaczego każda mała cząsteczka ma unikalną sygnaturę wibracyjną i niepowtarzalność wśród wszystkich innych w całym wszechświecie. Używając bardzo potężnych i zaawansowanych komputerów holistycznych, możemy mapować te cząsteczki z ogromną dokładnością, choć zmapowanie każdej z nich indywidualnie byłoby już niemożliwe. Nie jest to jednak konieczne. Ponieważ dużym ich grupom można nadać wystarczająco dokładne wartości średnie, gdyż wszystkie te cząsteczki są w precyzyjny, matematyczny sposób powiązane ze sobą oraz ze wszystkim innym. Tak więc, nasze komputery, gdyby zaszła taka potrzeba, mogą przewidywać i prognozować wartości, które posiadają konkretne cząstki w danym obszarze. Kiedy mamy już rozbudowaną mapę, utworzoną z matematycznych wartości cząstek dowolnego obszaru, nieważne czy dużego czy małego, nazywamy ją mapą częstotliwości. I to właśnie jej statki kosmiczne używają do nawigacji, pozostawiając konwencjonalne mapy podobne do ziemskich jedynie do nawigacji bliskiego zasięgu przy małych prędkościach. Mówiąc o konwencjonalnych mapach podobnych do ziemskich, Mam na myśli mapy oparte na trójwymiarowych współrzędnych, takich jak x, y i z lub też mapy dwuwymiarowe, takie jak te wykonane na papierze. Ale komputer statku kosmicznego będzie przechowywał wszystkie informacje niezbędne do nawigacji międzygwiezdnej, wyłącznie w formie mapy częstotliwości i jest to więcej niż wystarczające, aby poprowadzić statek w dowolne miejsce. Co prawda, tradycyjne mapy są też nadal używane, ale są po prostu niepraktyczne, gdy chodzi o bardzo duże odległości i prędkości. Kiedy statek porusza się z małą prędkością, załoga przez większość czasu korzysta z map tradycyjnych, jednak gdy statek podróżuje do odległego celu, korzysta się głównie z map częstotliwości. Tradycyjne mapy pozostawiane są w tym przypadku jedynie jako odniesienie ponieważ istoty takie jak my wszyscy, w tym i wy wszyscy, wolą myśleć w kategoriach odległości oraz tu i tam, a nie w kategoriach matematycznych zależności między częstotliwościami. Można powiedzieć, że załoga statku nadal korzysta z tradycyjnych map, aby zachować trochę higieny psychicznej i życiowego doświadczenia, ponieważ podczas pokonywania większych odległości Statek kosmiczny nie porusza się z prędkością, z jakąkolwiek prędkością. To, co naprawdę robi, to przeskakuje z punktu początkowego do punktu przeznaczenia, a nie przesuwa się od jednego punktu do drugiego. Tak zwany tryb podróży hiperszybkiej, czy też hiperprzestrzennej, działa dzięki znajomości dokładnej mapy częstotliwości miejsca docelowego oraz dokładnej mapy częstotliwości miejsca startu. Jak wyjaśniłam bowiem wcześniej, każda cząsteczka, a zatem i każda grupa cząsteczek w przestrzeni, tak samo duża jak i mała, posiada unikalną częstotliwość. Komputer nawigacyjny wprowadzi dokładną częstotliwość wybranego miejsca docelowego do silnika lub silników statku, które z kolei będą wytwarzać tę częstotliwość, otulając całość statku wysokoenergetycznym toroidalnym kokonem. Ten wysokoenergetyczny kokon, w którym znajduje się statek, wykorzystując zasadę dominującej częstotliwości i naśladując dokładną częstotliwość miejsca docelowego, zmieni wibrację i matematyczne współzależności wszystkich struktur statku i wszystkiego, co się w nim znajduje, tak aby dopasować się do dokładnej matematycznej korelacji częstotliwości miejsca docelowego. Tak więc statek nie wibruje już odpowiednio do miejsca startu, tylko odpowiednio do miejsca docelowego. Więc zgodnie z zasadą nielokalności przestaje nagle istnieć w miejscu początkowym, a pojawia się w miejscu przeznaczenia, ponieważ w tym pierwszym nie jest już wibracyjnie kompatybilny. Natomiast jest wibracyjnie kompatybilny z tym drugim. Zasada nielokalności stwierdza, że odległość i prędkość są tak samo iluzoryczne jak czas i są jedynie częścią interpretacji istoty doświadczającej fizyczności, a nie faktyczną właściwością wszechświata jako całości z najbardziej rozszerzonego punktu widzenia. Czas, przestrzeń, odległość i prędkość są tylko iluzją bez względu na to, jak bardzo iluzja ta może być przekonująca z punktu widzenia osoby doświadczającej tego wszystkiego. Ten nawigacyjny skok sprawia, że statki zdolne do tego są przez ludzi nazywane skaczącymi statkami lub skaczącymi ptakami. Istnieją protokoły, których muszą przestrzegać statki, aby mogły one bezpiecznie wejść do tego czy innego układu planetarnego. Na przykład, muszą wyjść ze swojego skoku wystarczająco daleko od planety docelowej, podawszy uprzednio miejsce swojego przybycia planetarnym kontrolerom ruchu kosmicznego, bardzo podobnie jak ma to miejsce w przypadku lotnisk na Ziemi. Jeśli statek jest duży i ciężki, musi wyjść ze swojego skoku jeszcze dalej, nawet o jedną trzecią jednostki astronomicznej od planety. A jednostka astronomiczna to średnia odległość między Ziemią a Słońcem w tym układzie słonecznym, nazywanym SOL-13. I od tego punktu wyjścia, aż do bezpiecznego dotarcia na orbitę planety, statek musi poruszać się powoli, poniżej prędkości światła, używając jedynie mocy silników tradycyjnych. Interesującym faktem jest to, że kiedy statek wychodzi ze skoku, powoduje zaburzenie pola w przestrzeni wokół tego punktu. A to z kolei wywołuje eksplozję promieniowania gamma, która jest wprost proporcjonalna do wielkości i masy statku kosmicznego. Ta eksplozja promieniowania gamma jest łatwą do wykrycia oznaką wyjścia statku kosmicznego z hiperprzestrzeni i jest wykrywalna z Ziemi przy użyciu obecnej technologii. To zaburzenie w polu przestrzeni, w miejscu, w którym statek wyszedł ze swojego skoku, pozostanie tam przez jakiś czas. Tak jak na wodzie pozostaje ślad po przepłynięciu morskiego statku, bo przecież przestrzeń jest jak woda, w bardzo wysoko wibrującym stanie, co już wyjaśniłam wcześniej w jednym z moich poprzednich filmów. Zaburzenie to ma również określoną częstotliwość, która jest zgodna z częstotliwością miejsca startu. I podobnie, gdy statek skacze w hiperprzestrzeń, w miejscu startu także pozostawia tymczasowe zaburzenie w przestrzeni które z kolei swoją częstotliwością odpowiada zamierzonemu celowi podróży. Potem, przez kilka sekund, inny statek, z dobrze dostrojonymi czujnikami o dużej mocy, może odczytać dokąd udał się ten pierwszy, a jego komputer nawigacyjny może skutecznie wyznaczać kurs, aby podążać za tym pierwszym. Inną podstawową zasadą nawigacji jest tak zwane przeskakiwanie przestrzeni, które odnosi się do sytuacji, gdy statek nie skacze bezpośrednio do miejsca przeznaczenia. Podczas tego manewru wychodzi on na moment ze skoku w głębokiej przestrzeni, po czym ponownie skacze w hiperprzestrzeń z korektą kursu. Robi się to głównie po to, aby usunąć charakterystyczny ślad częstotliwości, jaki statek pozostawia za sobą. Przede wszystkim po to, by zatrzeć ślady, ponieważ najczęściej używany jest on jako manewr bojowy. Ostatnim podstawowym opisem na dzisiaj będzie układ napędowy silnika. Komputer nawigacyjny statku kosmicznego pobiera z mapy częstotliwości dokładną częstotliwość miejsca docelowego, a następnie wysyła sygnał do głównego komputera sterującego silnikiem. Ten z kolei poinstruuje elektromagnetyczne lub czasami hydrauliczne serwomechanizmy, aby zmieniły fizyczną relację pomiędzy przeciwbieżnymi turbinami wewnątrz każdego silnika. Wzajemna relacja między poruszającymi się bębnami określa częstotliwość wyjściową plazmy elektromagnetycznej, a częstotliwość ta, gdy statek zostaje zanurzony w toroidzie, będzie odpowiadała częstotliwości istniejącej w miejscu docelowym. Ten wysokoenergetyczny toroid powstanie wtedy, gdy plazma elektromagnetyczna zostanie wyrzucona z silnika czy też silników na zewnątrz. Ponieważ plazma ta ma polaryzację elektryczną, będzie miała tendencję do przemieszczania się w kierunku przeciwnego bieguna czyli w kierunku urządzenia nazywanego kolektorem magnetycznym umieszczonego na przodzie statku. Stamtąd sam kadłub oraz masywne przewody nadprzewodzące Będą przenosić wysokoenergetyczny prąd elektryczny pochodzący z plazmy przez cały statek i kierować go do urządzenia modulującego przepływ, a następnie z powrotem do silnika, czy też silników, aby te mogły ponownie przetworzyć go w więcej elektromagnetycznej plazmy. W ten sposób zostanie uformowany toroid, którym będzie zanurzony cały statek. Ten elektromagnetyczny toroid otulający cały statek, jest również tym, co generuje jego tarczą ochronną. Tego typu silniki składają się z kilku warstw obracających się bębnów, zwykle od dwóch do dziewięciu, w zależności od typu, które są umieszczone jeden w drugim, podobnie jak jest to z warstwami cebuli. Każda z tych warstw będzie obracała się w kierunku przeciwnym do kolejnej, jedna zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a druga przeciwnie. Wszystkie zanurzone są w specjalnej wysokotemperaturowej cieczy nadprzewodnikowej, której podstawowym składnikiem jest wzbogacona rtęć. Ten specjalny płyn pełni również funkcję wewnętrznego smarowania całego zespołu silnika. Statek, zwłaszcza duży, wyposażony jest również w dużą ilość dodatkowych silników generujących lub modulujących grawitację. Małe statki mogą mieć tylko jedno takie urządzenie. Chociaż najczęstsza minimalna ich liczba to 3. Większe statki mogą ich mieć tysiące. Są to metaliczne, niebieskie, kuliste obiekty o średnicy zwykle 3 metrów, choć wielkość ta różni się w zależności od statku. Urządzenia te również są zbudowane z kilku przeciwnie obracających się wewnętrznych kul i również wypełnione są tym samym specjalnym płynem używanym przez silniki wykorzystują także tę samą zasadę fizyki. Zmieniają one i modulują otaczające je pole grawitacyjne, niwelując je lub zwiększając, ilekroć komputer im to poleci. Mniejsze statki mogą używać tych urządzeń jako głównego środka napędowego, a większe używają ich do manewrowania podczas lotu lub do przeciwdziałania grawitacji, gdy zbliżają się do miejsca dokowania na powierzchni planety. To wszystko, co opisałam powyżej, to tylko podstawowe pojęcia. W miarę podążania dalej będziemy wchodzić głębiej w szczegóły. Dziękuję Wam wszystkim za bycie tutaj ze mną. Przesyłam dużo miłości i ogromny uścisk. Do zobaczenia wkrótce. Mari Swaru. Tłumaczyła i czytała Agnieszka.